Welcome to episode number 395, 395 of Learn Polish Podcast. You can find other episodes on learnpolishpodcast.com. And we're also on BitChute, YouTube, and Rumble. If you're new, go back to the start. They build as you go along. Get listens and come on his team, polonaswitch.com. And you'll find my four other podcasts along with my coaching on bio.link/podcast. And you also see the YouTube channel as well for the Polish channel. And we'd like to thank our sponsor, danielpackard.com. He helps people with anxiety, stress, and addictions. He's got a 90% success rate, and you only pay if you're successful. So be sure to check him out, danielpackard.com. Cześć, Kamila. Cześć, dzień dobry. Witam cię serdecznie i witam wszystkich entuzjastów języka polskiego, ludzi, którzy lubią język polski, lubią uczyć się polskiego i którzy czekają na nasze kolejne spotkanie, żeby poznać nowe słowa w języku polskim. Dzisiaj rozmawiamy na temat przestępstw. Trudne słowo, skomplikowane. Przestępstwa. Możesz powtórzyć, Roy? Przestępstwa. Crimes. O, widzę, że jednak nie jest takie skomplikowane to słowo, jak myślałam. Ostatnio było policja, a dzisiaj... Tak, to jest właśnie temat, który jest związany, is connected, tak? Jest związany z naszym wcześniejszym podcastem, bo rozmawialiśmy na temat policji, a teraz... Druga strona medalu, przestępstwa. Co to znaczy, Roy, przestępstwa po angielsku? Crimes. Dobrze. I fotografia numer jeden. Kto popełnia przestępstwa? Jak się nazywa ta osoba, która robi złe rzeczy? To jest przestępca. Ale po polsku przestępca. Czyli mówimy, on jest przestępcą. On zrobił coś złego. Przestępca. Może ona? Ona? No tak, zapomniałam napisać. Ona to jest przestępczyni. Przestępczyni. To jest ona. Rzadziej, tak? Nie tak często jak przestępca, bo jednak kobiety myślę, że rzadziej robią coś złego. Nie jestem feministką, ale statystyki pokazują, że częściej mężczyźni może są silniejsi, nie wiem. Ale przestępca to jest on, przestępczyni to jest ona. No i jak jeśli jest... kobieta i mężczyzna? To używamy formy męskiej, przestępcy. Przestępcy. Okay. Dobrze. On plus ona, no to przestępcy. No i pierwsze przestępstwo to jest morderstwo. Powtórz, Roy. Morderstwo, tak? Czy to jest bez gender, or to jest mężczyzna? To jest rzeczownik, it's noun. A czasownik to jest zabić, to kill, tak? Zabić. Czyli na przykład on zabił swoją żonę. Horror, tak? Bardzo pozytywny podcast dzisiaj. Zabił swoją żonę, ale morderstwo to jest rzecz... Słucham? Bardzo, bardzo pozytywne. No to jest ważne, bo kiedy ludzie słuchają na przykład wiadomości w telewizji albo chcą czytać gazety, no to wiemy, że media zawsze informują nas o jakichś stresujących... Nigdy pozytywne, tak? Nie ma pozytywnych, na gazeta, na telewizję, dlatego lepiej słuchać. Lepiej słuchać i znać te słowa, dokładnie tak. Czyli morderstwo, on zabił swoją żonę albo ona zabiła męża. Zabić to kill. Następna fotografia i następne przestępstwo to jest kradzież. Powtórz, Roy, kradzież. Kradzież. Co to znaczy? Rob, tak? Yeah. Dobrze, kradzież. Jak nazywa się osoba, która kradnie? Jest złodziej. Pamiętasz, Roy? Złodziej. Złodziej. Tak? Złodziej. Czyli złodziej kradnie. Ja mam torebkę albo portfel z pieniędzmi albo telefon. I mówimy, on ukradł mi telefon. He stole my phone, tak? On ukradł mi telefon, on ukradł mi torebkę, on ukradł mi pieniądze. I wracać ten telefon, bo było bardzo stare, tak? Tak, on nie był zainteresowany, tak? Następna fotografia to włamanie. Widzimy osobę, która ma czarną czapkę, więc nie wiemy, kto to jest, czy mężczyzna, czy kobieta. I włamanie, na przykład włamanie do domu albo włamanie do samochodu, to jest po angielsku... To break in. Tak, czyli bardzo często włamanie ma miejsce w czasie wakacji, prawda? Ludzie jadą za granicę, jeszcze na Facebooku informują, tak? Dokładnie. Że jesteśmy w Grecji, to przestępca wie, że dom jest pusty, no i ma miejsce włamanie. Gorsza sytuacja jest, kiedy jesteś na pogrzeb,
Na funeral? Na pogrzebie funeral. Tak, bo ludzi, sąsiad wie i będzie, tak. Wie, nie będzie w domu, to jest straszna sytuacja. Trzeba uważać, be careful, tak. Uważać. Następne przestępstwo to oszustwo, cheating, tak? Najczęściej właśnie w internecie ma miejsce oszustwo. Dzisiaj przykład... ja mam osobę, kto zadzwoni i mówi, o, masz bitcoin i da, 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 da. Oszustwo, tak? Tak, trzeba tak. uważać, prawda? Bo ludzie wysyłają SMS-y, czy wysyłają maile, chcą nas oszukać. Oszukać to jest to cheat. Oszukać. Dobrze, następne przestępstwo, za które możemy zapłacić, tak, policji, to ostatnio mówiliśmy o tym, że ty tak, Roy, dostałeś mandat. To przestępstwo nazywa się przekroczenie prędkości, czyli kiedy jedziemy samochodem za szybko. Speeding. Dobrze. Kolejne przestępstwo to napad. Napad może być na bank, napad może być na jakąś osobę na ulicy. Like attacking. A tak. To też nie jest miła sytuacja. I na końcu mamy już pobicie. Bić to jest hit, tak? I pobicie to jest... No właśnie, czyli powtórzmy, Roy, bo to są nowe słowa. Jeszcze raz te nowe dzisiejsze słownictwo. Przestępca. Przestępstwa. Crimes. Morderstwo. Morderstwo. Murder. Kradzież. Kradzież. Thief. Włamanie. Włamanie. It's like breaking. Znaczy kradzież to nie jest thief, to jest jak robbing, tak? Robbing, yeah. Włamanie. And is włamanie, is that a thief, is it? Or breaking in, tak? Breaking entry, yeah. Oszustwo. Oszustko. Cheating, tak? Oszustwo. Przekroczenie prędkości. Przekroczenie prędkości jest speeding. Speeding is easier. Napad. Napad is like through attack. A tak, tak, to jest rzeczownik, noun, tak? It's not about person. A tak, i pobicie. To fight, pobicie. To też, it's not verb, tak? Pobicie jest jak beating, tak? Pobicie. Dobrze, znaczy nie dobrze, ale muszę zapytać cię, Roy, czy ty kiedyś doświadczyłeś przestępstwa? Did you experience crimes, tak? Czy doświadczyłeś? Niestety tak, włamania... bo kiedy mieszkam w Irlandii, ja mam nowy motocykl, mój brat też. Nowy motocykl. Ja mam 5 zamek. 5 zamków. Tak, to fence, locked onto the fence, na około wheel, wszystko. I ja mam klucz obok mojej łóżko w domu. I ludzie... Łamali się. Idzie do mojego pokoju i weź klucz. I otwórz wszystko. Boże, to straszne. Mnie, ja zamknięty moje drzwi dla, nie wiem, 15 lat później. To było... tak. Bardzo stresująca sytuacja. Ty śpisz, a tutaj obok jest przestępca. Tak, ja nie wiem, czy on daj mi buziaki, tak? I dobranoc, kochanie. Nie wiesz, czy będziesz miał głowę za godzinę jeszcze. To było, tak. Największy stres w życiu chyba, tak? Największy stres, the biggest stress. Życzę ci, Roy, i życzę wszystkim naszym studentom, żebyście nigdy nie musieli mieć kontaktu z żadnymi przestępcami, z żadną kradzieżą, włamaniem. Życzę I wam też spokoju. Przepraszam, Kamila, bo był drugi raz, bo ostatni może dlatego... ten policja nie mam, tak, nie mam czas dla policji, tak, bo kiedy mam Galaxy samochód, tak, obok mojej mieszkania, było osoba, kto smash the glass i weź radio. Która rozbiła szybę, smash the glass, tak, tak. Osoba, która rozbiła szybę i wzięła radio, tak. Tak, so rano widziałam i zadzwonić policja i policja mówi, czekasz, czekam, 2 godziny. Później policja mówi, o, jadę do policja, stacja policja, tak? Na komisariat policji. Komisja. I on mówi, o, nie mogę robić nic, bo you move the car. No bardzo mi przykro. Tak, so dlatego ja byłam, o, dziękuję bardzo. Może ma 1000 ludzi, kto daj mi mandat, ale nigdy mogę pomóc mi. Po prostu masz taki negatywny stosunek, negative attitude, bo miałeś negatywne doświadczenia, negative experiences, tak? Brak pomocy, tak, i dlatego taka jest twoja opinia. Rozumiem, Roy. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziesz miał
kontaktu z przestępcami, nic się złego nie stanie. Życzę spokoju, wszystkiego dobrego dla Ciebie i dla naszych studentów. No ja wiem, że ta lekcja może była troszeczkę trudna, bo były nowe słowa, ale napiszcie nowe słowa, spróbujcie zapamiętać, bo tak jak mówię, i w telewizji, i w radiu, i w internecie cały czas takie też negatywne informacje no są, więc trzeba rozumieć też takie rzeczy. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję bardzo, Kamila. Dziękuję. So lessons from Kamila's team, polonaswitch.com, and you'll find everything about me, my Florida podcast, the meditation to help you chill, because after all this, you know, hard to listen, a nice meditation would help. And we've got the crypto to make you aware of all the cyber crimes that can happen, and the awakening to expose fraud and corruption, but with solutions so that you're not getting caught for these crimes. And you'll find everything on bio.link/podcaster. We'd also like to thank our sponsor, danielpackard.com. So if you suffer from anxiety, stress, or addictions, he can help you. And he's got a 90% success rate, and you only pay if you're successful. So be sure to check him out, danielpackard.com. Until next week, dziękuję bardzo i do widzenia. Do widzenia.